Witajcie w Krainie Składów. Dziś podzielę się z Wami moimi radami dotyczącymi leczenia dermatologicznego. Chciałabym zaznaczyć, że wszystko, o czym opowiadam, jest poparte moim doświadczeniem. Trądzik towarzyszy mi przez większość życia i poświęciłam wiele lat na jego leczenie. Dlatego mam dla Was kilka naprawdę przydatnych wskazówek. Zapraszam! Dermatolog bardzo rzadko kieruje na inne badania. Myślę, że przynajmniej 90% moich wizyt kończyło się tylko przepisaniem kolejnego leku. Wszelkie dodatkowe badania musiałam wykonać na własną rękę i dopiero z nimi pojawiać się u dermatologa. O tym, co i kiedy powinnam zbadać, musiałam dowiadywać się sama. Teraz z pomocą przychodzi internet, dlatego w opisie zostawię Wam bardzo przydatny spis badań, które warto wykonać. Od siebie jeszcze dodam, że poza tym warto sprawdzić jeszcze zęby oraz migdałki. Pielęgnacja. Wiem, że wiele z Was nie chce używać pielęgnacji przepisanej przez lekarza. Nic dziwnego, mi także te kosmetyki w ogóle nie pomagały, a kosztowały często dwa razy więcej niż zwykła. Rada? Po prostu porozmawiać. Dermatolog to też człowiek. I warto powiedzieć, że macie dobrze dobraną pielęgnację i chcecie przy niej zostać. Albo chcecie wybrać kosmetyki samodzielnie. Zapytajcie tylko, czy musicie uważać na jakąś substancję, która mogłaby na przykład wejść w reakcję z lekami. Pytaj o leki. Kiedy już recepta jest wypisana, koniecznie zapytaj. Kiedy spodziewać się efektów? Chodzi o to, aby za wcześnie nie rezygnować z leków. Co robić, gdy pojawią się skutki uboczne, np. przerwać stosowanie czy zmniejszyć dawki? Jakich reakcji skóry się spodziewać? Np. czy to raczej będzie przesuszenie czy wysyp? To są bardzo ważne pytania, ponieważ gdy wystąpi jakaś niepożądana reakcja, będziecie wiedzieć, co robić. Chodzi o to, że na wizyty czeka się przeważnie długo i lepiej dopytać, niż później zapisywać się tylko po to, aby zapytać o jakąś drobnostkę. Ze swojego doświadczenia polecam zadać jeszcze jedno ważne pytanie, bo odpowiedzi na nie nie znajdziecie na ulotkach. Jak stosować lek w pielęgnacji? Chodzi o to, że jeśli zostanie przepisana Wam maść lub płyn, to koniecznie dopytajcie, czy na preparat można nakładać krem. Przeważnie jest tak, że płyny i żele nakładamy na oczyszczoną skórę i po ich wchłonięciu nakładamy resztę pielęgnacji, a przy cięższych maściach postępujemy odwrotnie. Najpierw pielęgnacja, a później maść. Podkreślam, przeważnie. To nie jest reguła, dlatego koniecznie trzeba o to zapytać. Znajdź dermatologa, któremu ufasz. Leczenie trwa bardzo długo. Jeśli trzymamy się jednego specjalisty, będzie on zauważał więcej zmian na naszej skórze i znając reakcję na kolejne leki, będzie mu łatwiej wybrać następne. Jeśli jednak planujecie zmianę lekarza, zapisujcie wszelkie leki i swoje reakcje na nie, tak aby takie notatki przekazać. A jak znaleźć dobrego dermatologa? Polecam korzystać z lokalnych grup dyskusyjnych. W ogłoszeniu napiszcie nie tylko, że szukacie dobrego specjalisty, ale także co chcielibyście wyleczyć. Jeśli jest to trądzik, to napiszcie jaki typ, np. różowaty czy młodzieńczy. Dzięki temu inne osoby o podobnych doświadczeniach łatwiej wskażą Wam odpowiedniego lekarza. Nie pytaj o leki w internecie. Jeśli zapytacie gdziekolwiek, czy ta maść jest dobra, to możecie spodziewać się tylko dwóch typów odpowiedzi. Buu, beznadziejna i nie robi nic. Albo jest super, bardzo mi pomogła. Na leki tak jak na kremy, reakcja jest zawsze indywidualna. Naprawdę nie ma sensu pytania ludzi o opinię, ponieważ podłoże ich problemów może być zupełnie inne niż wasze. Poza tym bardzo często dostaniecie opinię, że buu, ten lek wysusza. Tak, tak to po prostu działa i trzeba się z tym liczyć. Cytując klasyka, Ziunia przestanie mczeć. Coś za coś, dlatego pamiętajcie, że lek jest od leczenia, a pielęgnacja może łagodzić skutki uboczne leków, np. zmniejszać podrażnienia czy przesuszenie. Pielęgnacja właśnie dlatego jest taka ważna i musi być dobrze dobrana, ponieważ połączenie dobry lek plus dobra pielęgnacja da nam najlepsze efekty. Sam lek lub sama pielęgnacja nie załatwią wszystkiego. Poza tym pomyślcie o tym w ten sposób. A jeśli dostaniecie negatywne opinie o leku, to co zrobicie? Pójdziecie do dermatologa i powiecie: dzień dobry, chciałabym zmienić lek, bo ludzie w internecie napisali, że to nie zły. Pamiętajcie, że dermatolog to też jest człowiek i takie zachowanie na pewno potraktuje bardzo negatywnie. Współpraca jest tutaj bardzo ważna. Musicie pokazać zaangażowanie, aby być potraktowani poważnie. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób ma negatywne doświadczenia z dermatologami i doskonale to rozumiem. Leczyłam się i byłam u dziesiątek lekarzy, zanim trafiłam na odpowiedniego. I naprawdę wiem, skąd wynika niechęć. Jednak leki są podstawą i nadzór specjalisty jest konieczny. Dlatego też postaram się ułatwić Wam niektóre sprawy, na ile to tylko możliwe. Mam nadzieję, że moje rady chociaż trochę pomogą Wam w walce o zdrową skórę. Dziś się z Wami żegnam, buziaki, pa!